poseł, dzisiaj premier Kosiniak-Kamysz dosyć dużo gorzkich słów skierował w kierunku Prawa i Sprawiedliwości w kontekście rolników i tego protestu, tego co się działo do tej pory. Czy ta polityka się zmieni? Ja myślę, że najważniejsze to rozwiązanie problemu protestu rolników. Przez 2 lata nie działo się nic albo niewiele, a komisarz Janusz Wojciechowski z ramienia PiS-u chwalił to, co robi Europa. To jest problem Europy dzisiaj, nie tylko polskiego rolnictwa, ale również rolników w Europie. Problem albo temat ten będzie omawiany na posiedzeniu Sejmu, jakie działania ze strony Polski zostaną podjęte w trybie ekstraordynaryjnym, przekonywania całej Unii Europejskiej o potrzebie zajęcia się i rozwiązania problemu rolników, tego napływu na teren Unii Europejskiej i do Polski produktów z Ukrainy. Pamiętamy w sytuacji, kiedy mamy wojnę Rosji, która napadła na Ukrainę. To są rzeczy niezwykle ważne, ale niezwykle ważne dla naszych rolników. Za chwilę na Komisji Finansów będziemy rozpatrywali również uruchomienie takiej dodatkowej rezerwy, która miałaby pomóc rolnikom. Między innymi to jest kwota 1,5 miliarda złotych na wsparcie rolników związanych z dopłatami płynnościowymi, kredytami, czyli pomocy na zabezpieczenie kredytów płynnościowych i wsparcie w tym zakresie, ale także wsparcie rolników. Myślę, że to jest ten na komisji kroczek, to jest jeden mały. I pamiętajmy, że myśmy stracili przez poprzedni rząd 4,7 miliarda złotych z pieniędzy, które mogły być jako pieniądze europejskie zainwestowane w kraju. Problem rolników, problem pieniędzy, które nie trafiły do Polski i nam przepadły w tym wsparciu Unii Europejskiej, w tych programach, które mieliśmy, Krajowego Planu Odbudowy. I drobne, myślę, że to jest drobne, oczekiwania są rolników znacznie większe, dotyczące rozwiązania ich sytuacji, ale tej doraźnej pomocy w zakresie uruchomienia dodatkowych środków w budżecie. To też będzie taki sygnał dla rolników, ponieważ zaczyna się sezon, za niedługo rolnicy wyjadą w pole, to jest ostatni dzwonek i tak naprawdę niektórzy się zastanawiają, czy będą mieli za co wyjechać tymi traktorami w pole, prawda? Czyli to jest taka pomoc na teraz doraźna, rozumiem. Na sercu nam naprawdę zależy i mnie zawsze przez wszystkie lata mojego posłowania sprawy rolników, opłacalności produkcji rolnej, bo wiemy w jakich warunkach pracują rolnicy i jaką mają konkurencję na zewnątrz w Unii Europejskiej od rolników francuskich czy włoskich, którzy mieli wcześniej i dopłaty, my później, a zatem sytuacja rolnictwa jest niezwykle ważna. I cieszę się, że będą zrewidowane tak zwane ekoschematy. Mamy jeden z najtrudniejszych ekoschematów, czyli tam, gdzie są dopłaty, spełnianie określonych kryteriów, określonych wniosków, które muszą wypełniać rolnicy. Dla normalnego zjadacza chleba to niewiele mówi, ale kryteria, których niemieccy rolnicy mają tylko 2 elementy, a my mamy ich 6, to zdecydowanie utrudnia sięganie między innymi po dopłaty, te, które są z Unii Europejskiej obszarowe, ale i do produkcji rolnej. To jest też rzecz ważna, drobna. Strajk i rozwiązanie problemów rolników jest, myślę, priorytetem dla całej gospodarki. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo.